Zrównoważony rozwój w firmach energetycznych jest tematem, który obecnie to jest temat numer jeden, dlatego że patrząc na perspektywy demograficzne, zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, odpadów, to widać, że kontynuacja dotychczasowych modeli rozwoju się napotyka na poważne bariery. To generalnie w dłuższym horyzoncie nie jest możliwa. W związku z tym pojawiają się regulacje, które wymuszają na firmach dostosowania. Natomiast nasze podejście do tego jest takie, że my spełniamy wszystkie regulacje, natomiast myślimy o tym, żeby po prostu rozwijać nowe, innowacyjne technologie w takich obszarach, które nas postawią przed regulacjami, wyprzedzająco trochę, bo to naszym zdaniem jest to taka kolejna bariera rozwoju. I trzeba znaleźć rozwiązania, które potrafią przełamać tą barierę rozwoju. To jest oczywiście temat na 10-15 lat, a nie na 5. Mamy swoje ośrodki takie właśnie badawczo-rozwojowe, innowacyjne, gdzie myślimy na ten temat, prowadzimy badania. Generalnie dotyczą one przyszłości paliw, dotyczą one przyszłości tworzyw sztucznych, które można wytwarzać, dzisiaj się wytwarza je głównie z ropy, czyli z węglowodorów, ale można je wytwarzać, jakby to powiedzieć, z tak zwanego syngazu, czyli z syntetycznych paliw, które też się składają z węglowodorów, a po drodze można wytwarzać z biopaliw, które też się składają z węglowodorów, natomiast i syntetyczne, i biopaliwa mają to do siebie, że w tym pełnym cyklu są nisko albo zeroemisyjne, bo po prostu one oddają tylko te emisje, które znaczy tyle dwutlenku węgla, ile pochłonęły. Więc to jest dla nas zadanie, taki temat numer jeden, gdy chodzi o rozwój. Dzielimy się tą wiedzą i przemyśleniami na naszej stronie www.napędzamyprzyszłość.pl. Tam raport z ubiegłego roku, filary trwałego rozwoju przedsiębiorstw, który się ma pod tytuł Energia, surowce, talenty. On w zasadzie w sposób taki dość przystępny pokazuje, jakie problemy są przed firmami, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i co robią wiodące firmy i dlaczego im się to opłaca. Bo opłaca im się to dlatego, że zawsze się mówiło, że są dwie rzeczy pewne na świecie, tam śmierć i podatki. Naszym zdaniem pewnymi rzeczami jest jeszcze to, że ceny uprawnień do emisji będą rosły, że koszty ochrony środowiska będą rosły i że ceny krytycznych minerałów i metali, takich jak kobalt, będą rosły. No i teraz jakie lekarstwo na to? No właśnie zrównoważony rozwój, który się wiąże z gospodarką, firmie o obiegu zamkniętym, czyli projektowaniem tak produktów, które wytwarzamy, żeby one się w jak największym stopniu nadawały do recyklingu, gdyż to nas uodparnia na te nieuchronne wzrosty cen po stronie wsadu i po stronie, że tak powiem, tych efektów zewnętrznych, czyli emisji i odpadów.